No, po jakichś 2 miesiącach przerwy z uwagi na zmęczenie materiału, nie wiem dlaczego, postanowiłem sobie trochę pokupować, posprzedawać lokalnie, bo to lubię. I wystawiłem sobie na przykład na sprzedanie telefon Nokia 1166 w cenie bardzo okazyjnej, 20 zł. Od razu trafił się jakiś klient. Tutaj mam wiadomość, która mnie urzekła. Telefon wystawiłem za 20 zł. Witam ja z ogłoszenia pewnie w sprawie telefonu Nokia 1600. Czy to aktualne? Chodzi mnie o wysłanie do Przemyśla. Jaka cena? Fajnie by było, żeby z przesyłka było 20 zeta. Pozdrawiam. Do Przemyśla. Polska to mały kraj w porównaniu z Rosją, czy tam ze Stanami Zjednoczonymi. Do Przemyśla jest 670 km, a na skróty to nawet 548. Także daleko nie mamy. Najlepiej szukać właśnie na drugim końcu Polski gdzieś. No i postanowiłem sobie oddzwonić na ten numer. Tak z ciekawości po prostu, no jakie przesłanki były, co kierowało tym człowiekiem, że telefon chce kupić za 20 zł łącznie z kosztami przesyłki. No i co? Zobaczmy sobie tutaj. Proszę. No dzień dobry. Dostałem od pana SMS-a jakiegoś przed chwilą. Nie rozumiem specjalnie jego treści. Czy mógłby pan mi Aha, to bardziej... nie, bo ja w ogłoszeniach sprawdzałem telefon. Telefon taki może, stary, może mi pan bardziej przybliżyć, tak, o co panu konkretnie chodzi, bo też tak... To znaczy, to jest telefon do sprzedania 1600 Nokia? Tak. I można wysłać go tutaj w stronę Przemyśla? Nie, ile niech, to pan będzie mi, niech pan mi opowie o treści swojego SMS-a. W jakiej cenie jest ten telefon? 20 zł. No i co pan tam dalej napisał? To znaczy, czy jest jakaś opcja obniżki tego telefonu? I ile by kosztowało to po prostu, żeby go wysłać tutaj? A jak by czy pan to jest chciał, pobraniowo, czy jak? To znaczy pobraniowo. A ile kosztuje przesyłka pobraniowa, pan mi powie? No ja nie wiem. No ja panu powiem, ile kosztuje. 18,50. Tak? Aha, 18,50. Dobrze, to ja się zastanowię w razie... Nie, pan razie po prostu się sobie najpierw sprawdzi, prawda? A później pan tak. dopiero coś napisze. Dobrze. No to niesłychane to jest, że pan chce z przesyłką pobraniową coś za 20 zł. I niedobrze. Dobrze, przepraszam. To złego to nie ja, przepraszam bardzo. No domyślam się. Żegnam. No, do widzenia. No szkoda, że nie udało nam się przeprowadzić tej transakcji. Ja bardzo chętnie bym to zapakował, dostosował jakiś karton, żeby ta naklejka z poczty się zmieściła, żeby pani nie odrzuciła przesyłki. Pokoczowałbym sobie w kolejce 20-30 minut, na czym bym pewnie przyciął ile? Złoty 50, prawda, żeby panu zrobić prezent. No myślę, że trafi się kolejny chętny. Jak coś to jestem naprawdę otwarty na takie propozycje. Bardzo, bardzo mnie fascynują takie historie. Lokalnie z Przemyśla nie ma problemu. No. 6,80 S2 jest aktualna, jest za 30 zł. 26,80. Za 30. Tak, jest aktualne. Ja już sprawdzam. To ja w czwartek mogę się z panem spotkać, bo to do lekarza. A ta Nokia E66 za 30 zł, też taka niezniszczona specjalnie, no, ładna jest nawet. Powiem pani, tam na bokach, tam jak pani widzi na tych zdjęciach. Tak, w orange jest. A pani, no ja też mam orange. Pani ma jakiś komis z telefonami, czy jak to jest? Bo już pani nie. do mnie dzwoni w sprawie trzeciego telefonu.